W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Civis Factory, czyli nowy obiecujący maskotkowy horror z jakąś dziwną fabryką naukową. Nasze zadanie jest bardzo proste, musimy rozwiązać zagadki, a także odnaleźć naszego brata, który był pracownikiem tej fabryki. No i oczywiście zaginął, jak prawdopodobnie wszyscy inni w tej fabryce. Ale zanim zaczniemy, jeżeli lubicie maskotkowe horrory, to zostawcie pod tym odcinkiem aż 5000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Felix, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj i w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. To może być bardzo interesujące, ponieważ mieliśmy już fabrykę zabawek, mieliśmy przedszkole oraz całe mnóstwo innych miejsc, w którym zaginęły dzieci, działy się dziwne rzeczy. Tym razem mamy fabrykę naukową, czyli fabrykę, w której stworzono AI i zaginął nasz brat Felix, którego musimy odnaleźć. Więc jakby to jest kolejny maskotkowy horror, który muszę przetestować, który wyszedł dosłownie... Ej, tu się zapowiada nieźle. Cutscenka? Dobra, co wy produkujecie? O, razem pracujemy, żeby zdobyć nasze marzenia. Aha. Our production is managed by our best invention. Wow. Tryby robią. Oni robią tryby po prostu. Okej. Our hardworking team works day and night to bring joy to your homes. A, czyli jakby technologia dla naszych domów. Roboty robią, no come on, proste. Oho, żółwik. Żółwik już jest. Oraz inne zabawki. Dinozaury. Jetpacki robią, co jest grane. Gaśnice jetpack. We can literally make everything. Co jest? Become a member of our big family. Zostań członkiem naszej wielkiej rodziny. Aha, czyli ogólnie rzecz biorąc, oni tworzą znajdź swojego brata. Ej, jak w Poppy Playtime. Dobra, to będzie dobre. Czyli nasz brat tutaj zaginął, a my musimy go odnaleźć. Jak to wygląda ładnie, co jest? Okej, oczywiście mamy standardowy hub, do którego tak trafiamy na samym początku. I musimy, co właśnie, co musimy zrobić? Przeczytać pewnie komputery, tak? Co my tu ciekawego mamy? Drodzy koledzy, proszę by ostrożnie. Dostęp na 6. piętro jest aktualnie niedostępny. Bla, 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 potrzebujemy menadżera. Zapytać się managementu. Dobra, jakby jakieś tam informacje, które nas nie interesują. Oraz drugi komputer. Okej, mamy informację od pracownika. 2027 rok, oh my god. To będzie za jakieś 2-3 lata, tak mniej więcej. Więc dobra, przeczytajmy. Droga drużyno, ta informacja jest bardzo ważna. Sytuacja jest krytyczna. Na 3. piętrze. O, coś tam. O, czyli spotkaliśmy jakiś dziwny błąd na 3. piętrze. Trzymajcie się z dala od 3. piętra. Nie wchodźcie na 3. piętro. Przestrzegajcie protokołów oraz uważajcie, żeby na wszelkiego rodzaju podejrzaną aktywność. Dobrze, dziękujemy za zrozumienie. Okej, trzymać się, iść na trzecie piętro. Kolejny jakiś update z tego, co widzę, ale raczej chyba już mniej istotny. Problemy z pieniędzmi oraz koszta i prawdopodobnie właśnie dlatego ta fabryka upadła. Tak to wygląda, jest przekreślony X, czyli trybik nie, AI mówimy nie. Okej, jak ja mam się dostać? Potrzebujemy dźwigni, aby naprawić ten panel, czyli możemy wejść tutaj prawdopodobnie. Otworzyłem? Nie, czyli jest podłączony kabel i musimy znaleźć dźwignię. Okej, mamy dźwignię, to jest dźwignia chyba. Lever. A, dobra, dobra, kablami trzeba szukać albo znaleźć jakąś dźwignię, której brakuje. Tak przynajmniej mamy tę informację. Hub. Czy ja przyszedłem przypadkiem, nie przyszedłem przypadkiem z hubu? O, proszę bardzo. Czy to nie jest dźwignia? Dokładnie tak, to jest dźwignia. A może tu jeszcze coś jest przydatnego? Co przeoczyłem? Jakiś list może z informacją, gdzie znajduje się mój brat Felix, który zaginął w tej fabryce i musimy go odnaleźć. To jest jakby najważniejszy nasz cel i tak jest, dokładnie tak. Odpalamy! Here we go! Otworzyło się? A nie, dobra, kabel podłączony stąd tutaj, czyli mogę teraz... A, stąd tutaj, dobra, czyli to? Okej. Włączyłem jakiś prąd, tu leci dalej. Tu mamy kolejną dźwignię, odpalmy. Du-du-dum. Czy mogę wejść do hubu? Jej! Dobra, jednak nie, do hubu nie mogę wejść. A otwarte, dobra, mogę Okidoki. Co tu się wydarzyło? Plama na podłodze. No niedobrze, oraz śmietnik, żabki. To jest śmietnik żabki z kapeluszem. Ej, zawsze o takim marzyłem. Ja chcę śmietnik żabki z kapeluszem.
O, ale tej krwi, która tutaj leży na podłodze, nie chcę. Oczywiście to jest ke... No, jakby... Nie wiem... Nie oczekiwałem, że będą mnie rury straszyć jak Poppy Playtime. No dobra. I czy tu... A, czyli tutaj pracował mój brat. Może znajdę tutaj informacje na jego temat. Czy tu nie powinien stać wielki jakiś potwór typu Hagiwagi? Albo tym razem, nie wiem, jakiś robot albo coś w tym stylu? Big Brother cares about you. Okej, wielki brat troszczy się o ciebie. Dobra, ja prawdopodobnie muszę coś włączyć. Trybik? Zegarek! Ale kozacki, trybikowy zegarek. Siwi. Jak mogę ci pomóc? Gdzie jest mój brat? Okej. Przeskanuj. Na szóstym piętrze ktoś jest. Dobra, czyli tam się muszę dostać. Aha. Potrzebujesz moduł kontrolny, żeby dostać się na szóste piętro. Będziesz musiał wydrukować coś. Dobra, okej, zajmę się tym. Dobra, skoro tak mówią, no to chyba nie mam wyjścia i będę musiał coś tutaj ogarnąć. Jest kolejny komputer. Dobra, drodzy koledzy, chcę ogłosić bardzo ważną rzecz, że nasz team osiągnął wielki sukces. Skończył dewelopować sztuczną inteligencję Siwi. O, czyli to jest ona jakby, okej. Nasze rozwiązania obiecują im poprawienie jakichś tam potrzeb klientów, bla, 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 bla. Wiemy wszystko, tak? Po prostu jesteś AI i będziesz nam pomagać, Siwi. I swoją drogą fajny uśmieszek ma, pikselowy. Dobra, closed, czyli tu nie mogę wejść. Muszę znaleźć przejście na szóste piętro. Is the biggest enemy. Remember, indolence is the biggest enemy of progress. Nie mam pojęcia, czym jest indolence, ale tu chyba potrzebujemy dźwigni? Albo coś tutaj znaleźć? Co to jest? Chwila. A to jest przewrócona lampa, wygląda... Dobra, to jest to, na pewno coś tutaj. Muszę włączyć? Siwi, może podpowiedz mi, co mogę zrobić. W końcu jesteś sztuczną inteligencją, więc to by idealnie pasowało, abyś mi podpowiedziała, co mam zrobić. Bo na pewno mam coś wydrukować, tego jestem pewien. Tylko pytanie, gdzie i jak? Albo coś muszę podnieść, coś czego nie widzę. To jest jakby najbardziej... Dobra, czytajmy rulesy. Nie naciskaj guzików, to są zasady. Okej, okay, don't taste part, czyli nie jedz części zamiennych. Convoyer belts aren't slides, czyli jakby taśmy produkcyjne nie są zjeżdżalniami. Don't open closed... Aha, nie otwieraj zamkniętych drzwi. Słuchaj dorosłych. Czemu w fabryce... Takie jak ta, są instrukcje dla dzieci. To jest dziwne. To jest totalnie dziwne. Dobra, któreś drzwi muszą być otwarte. Closed. Te są też closed. Dobra, na pewno któreś muszą być otwarte. No to nie ma innej opcji nawet. Żeby wszystkie drzwi były zamknięte w tej... Fabryce. Open. Let's go. Magazyn. Printer. Oh. Please follow all safety rules. Grumpy. Żółwik Grumpy. Nie podoba mi się jego wygląd. Mam dziwne przeczucie, że Grumpy nie jest takim mroczym słodziakiem jak na zdjęciu, tylko przerażającą jakąś bestią. Okej. Powering up the coils. Dobrze. W ogóle swoją drogą bardzo obiecująca gra. To jest na razie chapter pierwszy, który jest za darmo. Oczywiście linka wam zostawiam w opisie. Musisz znaleźć jeszcze więcej... A, część panelu muszę znaleźć jakąś. Dobra, kolejna informacja od pracowników. Testing. Testujemy model Grumpy. Model 363. Dobra. Podczas testów powstał mały problem z Grumpym. Okej. Nie chcę wykonywać poleceń chyba, tak zrozumiałem z tej informacji, czyli... O, jest! Patrzcie. Hello. O, chyba to jest... Grumpy chyba służy jako taka wielka robotyczna przytulanka. Przynajmniej tak wygląda. No dobra, zobaczmy, co tu się jeszcze kryje w tej jakże... fantastycznej fabryce naukowej. Pamiętajmy, to jest fabryka naukowa. O, coś przełączyłem. Co zrobiłem? A? O, dobra, zadziałało! O! Odpaliłem Teslę. Tesla Coil. Albo jakiś taki dziwny ten. Ciekawe. Nie mam pojęcia, co ja tutaj robię, ale... Najwidoczniej robię dobrze i działa to. Bo jednak jakiś progres robię. I na razie obczajam wszystko sobie po kolei, bo jakby no pierwszy raz tutaj jestem w tej fabryce. Ale mniej więcej zamysł jest bardzo podobny.
to jest panel, którego szukam? Coś włączyłem. Ale nie mam pojęcia, co dobra informacje. Czy możesz to uwierzyć, Mike? Jesteśmy oficjalnie jedyną fabryką, która dostarcza uśmiechu? Happiness? Okej, okay. Będziemy się śmiać. Jo, ile tekstu, chcecie to myślę przeczytać, ale jakby ja chyba mniej więcej rozumiem. Rozmowa dwóch pracowników o tym, jaka wspaniała jest ta fabryka. I czego tutaj nie znajdziemy wspaniałego w niej. Okej, czyli jedyna fabryka, która daje uśmiech. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak się nazwali. Dobra, tu jest zejście. A tu się otworzyło, okej. Czyli jednak. Trybik. Możesz iść teraz na drugi sektor. Zupgrade'owałem swój zegarek. Wow, dobra, nice. Całkiem dobrze. Drugi sektor. Czy ich nie było przypadkiem trzech? Nie. Trzech było czy dwóch? Trzech było. Na drugi sektor. Tu nic nie ma, dobra. A, sektor numer dwa. Czy ja przypadkiem nie mam... iść wentami? Co to? Jest! What the hell? Hello? Działaś jak Hagiwagi. Ale słodziak! Chodź! Chodź, chodź, chodź! O! A! Hej, byłem w wencie, nie powinien mnie złapać. Byłem w wencie! Chyba byłem za blisko, tak mi się wydaje, te jakby wyjścia do wentylacji. Dobra, teraz możesz iść na second sector. Okidoki! Wenty! Let's go! No chodź, chodź! Nie mam czegoś takiego jak latarka na przykład? Wow, tam coś siedzi w środku. Trzy elektryczne panele muszę znaleźć, żeby otworzyć drzwi. Okej, nie ma problemu, przynajmniej jestem w wentylacji, która... No powiem tak, jest dość ciasna. Ale jakoś daje radę. Tylko musimy teraz tak, tam się przedostać. I zobaczymy, co będzie na końcu. Pewnie będzie... Obstawiam, że będzie żółwik nam tak łatwo nie odpuści, Grumpy. I będziemy musieli się z nim zmierzyć trochę. Ale póki co... Póki co... Co to jest za jakiś pluszak zegarka? Czy to nie będzie ten z menu głównego potwór? Ha. Podejrzane. Dobra, przedostałem się na drugą stronę. Miejmy nadzieję, że tutaj będzie trochę bezpieczniej, bo nie ma co ukrywać. Muszę znaleźć w tym miejscu, jak to się mówi, trzy albo dwa panele. O nie, nóżka żółwika. Okej. Czy jestem bezpieczny? Ciężko stwierdzić. Co to za miejsce? Nie podoba mi się za bardzo. Czy ja powinienem coś tutaj uruchomić? Tak to wygląda. Może przejść mogę? Nie mogę przejść. To co ja mam? Tędy? Panel! Dajcie mi panel! Potrzebuję panelu! Działa to? Nic tu nie działa w tej fabryce. To ma być fabryka nowości i fabryka naukowa, a nic tu nie działa. Czy ja się tu gdzieś schowałem? Nie no, czegoś mi brakuje ewidentnie. Tylko jeszcze nie wiem czego. Tu coś powinno wylecieć. Przekręćmy to? Nie. Co to jest w ogóle za postać? Sharper Mind. Eating Sharper Mind. Kim ty jesteś? Nie podoba mi się to za bardzo. A może jest jakiś sekretny pokój? Bo tak to wygląda, ponieważ nic tutaj kompletnie nie ma. O wow, wychodzi na to, że znalazłem sekretny pokój w wentach. Chociaż tu powinno coś spaść, ale... Skoro nie mogę nic uruchomić, no dobra, czyli ten pokój jest po prostu takim sekretnym pokojem i raczej nic tutaj ciekawego nie zdobędę. Dobra, to muszę się wrócić, na to wychodzi. Tymi jakże fantastycznymi eventami i muszę jakoś odstraszyć tego żółwika. Ciężko stwierdzić, bo on chyba będzie czekał przy samych wentach, więc może muszę go w Teslę wrzucić. Ej, to może być to. Albo sobie poszedł. Też tak może być, tylko... Strasznie długi ten vent i ja jakby mam wrażenie, że ten vent to jest taki specjalnie zrobiony taki długi. Nie bez powodu. Nie bez powodu jest taki długi. To mnie najbardziej ciekawi. Dobra. Przejdźmy sobie tutaj. Chyba sobie poszedł. Albo i nie. Czy ja go tutaj widzę cały czas? Tak, on cały czas tutaj stoi. Come on, bro, odpuść mi. No ile można stać? Wychodzi na to, że ten pokój był faktycznie jakimś takim sekretnym pokojem. Dobra. Let's go! I'm running! Ja żyję jakimś cudem. Dobra, czy ty mnie... Co to było za jakaś rączka? Widzieliście to? Okej, gonisz mnie, cały czas mnie gonisz, okej. A co jeśli bym
Zaprowadził go do Tesli i spróbował zaatakować. Czy to w ogóle zadziałało? Dobra, przez przejście? Nie ma przejścia, ajaj. Oberwał! Co jest? Czemu on się tak wkurza i czemu nie mam latarki żadnej? Pod jedynką? Nie, no nie ma latarki, byłaby instrukcja, że jest latarka, na pewno. Tutaj coś przekręciłem, pamiętam. Nic. Dobra, ta gra jest już powoli, robi się trudna i nieintuicyjna. Nie wiem, w którym kierunku powinienem pójść. No wychodzi na to, że wentami najprędzej, ale... Ja wentami nie mogę nic tam w tamtym pokoju zrobić. To jest dziwne. Dobra, chodź, złapiesz mnie. Wow! Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Coś udało mi się zrobić, prawdopodobnie... Chodź, żółwiku. Ja wiem, że jesteś bardzo szybki. Może uda mi się z nim jakoś minąć, bo znalazłem chyba dość ciekawe rozwiązanie. Trzy panele elektryczne. Czy to nie będzie pierwszy panel? Nope, to nie będzie pierwszy panel. Ale znalazłem coś jeszcze ciekawego, bo tam po drugiej stronie jest taki dziwny panel, który mogę uruchomić. I to jest ten panel. Dokładnie tak. Ten panel. Dawaj, działaj. Co się dzieje? Dobra, czy ja mu zrobiłem jakąś krzywdę? Otworzyłem coś, ale może... Nie, no raczej z tej strony nie. Z drugiej strony musiałem coś otworzyć. Dobra. A! Zamknęły się! Węd mi się zamknął przed oczami, najgorzej. Właśnie coś odkryłem, uwaga, ja to robię, patrzcie na to. Okazuje się, że możemy te kable przełączać. Czyli tak, ten kabel tu, a ten różowy tu, ale on już jest blisko. Dobra, czyli musimy zrobić kolejne okrążenie z nim. Ale dobra, udało mi się już odkryć mniej więcej, co muszę robić. Czyli te panele, to jedno włączyłem. Prawdopodobnie kolejne odsłoni kolejny panel, tak? Czyli to odsłoniło ten panel. Dobra. Zielone. Give me that. Dobra, pierwszy panel zrobiony. Nice. Uciekam. On cały czas mnie goni. Jest kolejny panel. Dobra. Kolego, musimy zrobić jeszcze jedną rundkę. Prawdopodobnie. Będę musiał ewakuować się gdzieś w tym kierunku. Jakby go ta Tesla mogła jakoś załatwić, to by było spoko. Dobra, on cały czas mnie goni, ale raczej... Raczej ja jestem minimalnie szybszy od niego, więc powinno mi się ten panel drugi udać zrobić. Okej, szybko, mam nadzieję, że jest daleko. Dobra, pyk. Jeden, dwa, trzy i cztery. Close to the exit. Tak. Gdzie on jest? Dobra, nie widzę go. Szybko. Come on. Oj! Dobra, wkurzył się. Uciekam, nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Dobra, otworzyłem jakiś kolejny panel, ale nie mam pojęcia gdzie. Close to the exit. Dobra, dalej mnie goni, oh my god. Make it fun, haha, to niezła zabawa. Żółwik się nieźle ze mną bawi, widzę. O nie, ślepy, dobra, to nie jest ślepy zaułek. Ale dość niebezpieczny zaułek, bym powiedział. Dobra, close to the exit. Może teraz muszę wentami przejść. To nie jest panel, close to the exit. To jest prawdopodobnie exit. Dobra, to musi być tu. To musi być tutaj ten panel, tak, ja go prawdopodobnie otworzyłem i teraz mogę wentami przejść. To by się zgadzało, ej, to było całkiem niezłe, powiem szczerze. I to chyba jeszcze nie koniec, ponieważ musimy przejść do kolejnego sektoru, który gdzieś tam się znajduje. Dość ciekawe, tak więc chodźmy tędy i zobaczmy. Oj, czy on idzie? Nie idzie, okej, dobra, jest w porządku. Nie powinienem chyba narzekać, bo mi chyba odpuścił. W sensie wentami raczej się nie przeciśnie, więc na spokojnie mogę przejść sobie dalej. Tędy. Oj, tak, i to musi być tutaj. Tu musi być trzeci panel. Wydaje mi się, że było coś tutaj takiego zamkniętego. I teraz powinien ten panel być otwarty. Tylko czy tutaj będzie przejście? A przejście może być gdzieś tam. Czyli niekoniecznie tutaj. Dobra, zobaczmy, czy mamy kolejny panel tutaj. Nie ma panelu? O, come on. Czyli on jest gdzieś indziej? No nie wierzę, on powinien być tutaj. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten trzeci panel. Łażę i nie wiem, gdzie on jest. Czy on jest gdzieś tutaj, w tym pomieszczeniu? Close to the exit. No to musi być gdzieś tutaj. Exit jest tu? Nie. To tylko czerwone światło. Czy to nie będzie tu gdzieś? Dobra, ty mnie cały czas gonisz, on nie odpuszcza. Dobra, tutaj. You need to find one more panel. Dobra. Gdzie jest kolejny panel? Przeszukuję całe miejsce i nie ma. Tu był jeden. To jest ten chyba panel. Ja tam muszę wejść. Dobra, to może być mały problem. To może być ten pan...
Tu jest na dole! Dobra, mam. Okej. Chodź, żółwiku. A w zasadzie to najlepiej by było, jakbyś w ogóle tutaj nie przylazł. Close to the exit było tu, przy samym tym. O, wow, dobra. Czerwony, zielony. Nie wiem, czy zdążę. Jest! Zjadł mnie w takim momencie! Nie, no już miałem wszystkie panele zrobione przecież. Ostatni panel, let's go! Dobra, mamy to, spadam stąd. Narka! Nara, żółwiku! Pa, pa! O, ojej, łapkę przytrzasło mu! Jeszcze się rusza ta łapka. Dobra, jestem w drugim miejscu. To było ciekawe. A, nie jestem w drugim miejscu, jestem w pierwszym miejscu. Tylko że teraz mogę przejść do drugiej strefy, prawdopodobnie, tak? Elevatorem, niech zgadnę. Elevator. Open. Closed. Nie, to raczej nie elevator, czyli prawdopodobnie tutaj. Jej, mogę przejść, brawo ja. Wow. That's big. Dobra, power up the coils, czyli jakby muszę zasilić koile? Nie wiem, przetłumaczcie mi coils na polski. Jesteście dobrzy z angielskiego. Ja nie wiem, czy są coils. Dobra. Tesla coils. Dobra, nie znam polskiego odpowiednika tego słowa. Nie znam polskiego odpowiednika tego słowa. Dobra. Co jest? Dlaczego mnie zaatakował jakiś wielki zegar? Chyba z menu głównego była postać. Okej. Power up the coils. Dobra. To take, dobra, czyli musisz zasilić coile. Jeden zasilony. Jak jest broken? Somewhere here. Brakuje jakiejś części, na to wychodzi. Somewhere here. O, może to jest ta część. Albo gdzieś tutaj leży. Okej, może gdzieś tutaj. Nie, no musi gdzieś tutaj leżeć jakaś część, która jest niepotrzebna, aby mógł się dostać dalej. A powiedz jeszcze raz, gdzie ta część może leżeć? Somewhere here. Dobra, nie tu, tutaj też nic nie ma. Może na podłodze gdzieś leży? Trybik, ej, może. Może trzeba nacisnąć jakiś guzik, bo ta gra ma dużo interakcji. To jest zasilone, jakbym mógł to wyrwać, to bym sobie po prostu tego użył. I tyle. Dobra, jak podejdę powoli. Ops. Podchodzenie powoli nie jest najlepszym pomysłem. Zobaczymy, co nam CV powie, bo jakby ona nam podpowiada. I to jest jakby coś, czego potrzebujemy, czyli po prostu dobrej podpowiedzi. Aha. Broken. The missing part should be somewhere here. Missing part somewhere here. Czyli gdzieś tutaj musi być brakująca część. No dobra, zasilmy. Brakująca część somewhere here. No tylko że ja sprawdzam całe to miejsce i nie ma nigdzie brakującej części. No i przez to, że ja nie mogę. Czy ona będzie gdzieś tutaj na górze? Wait a minute. Nie, to też nie. No nie, no ewidentnie nie ma, chyba że ja się mogę cofnąć. Mogę się cofnąć, czy nie mogę? Nie mogę się cofnąć. No to ja nie wiem, gdzie to może leżeć. A, tu co jest? Tu leży w cieniu, dobra, wszystko się wyjaśniło. Ukryli to w cieniu, dobra. Włącz. Boink. I pup. Biorę. Jej. Hello. Haha, pobudka, 6 rano. Zabrał. Ej, oddawaj te części. Ale animacje dobre. Ładnie zrobione. Ej, animacje muszę przyznać naprawdę spoko. Aha. Co to było? Aha. Nie mam pojęcia, co to może być. Ale jedno z pewne. Czy ja teraz zjadę windą na... Okej, czwarte piętro. Elevator, where is elevator? Jest elevator, otworzony. Czy ja mogę teraz zjechać windą sobie na luzaku? Sprawdźmy. Oho, jedzie coś. Chyba winda jedzie, to Garton of Banban, let's go. Winda przyjechała. I ja zjadę na kolejne piętro. Prawdopodobnie.
Tak, ej, super, ej, ciekawa była ta gra, powiem szczerze. Dajcie znać koniecznie, co sądzicie. Mi się podobało, jak na chapter pierwszy, który jest całkowicie za darmo do zagrania. I naprawdę ten Mascot Horror jest dość obiecujący. I jak wyjdzie chapter drugi, to jest duża szansa, że w niego zagram, bo naprawdę klimat był całkiem fajny.